Marszałkiewicz, IndyCage.pl z gościnnych progów katowickiego Nowotelu przed galą KSW XTB, KSW Epic, a ze mną dyrektor sportowy Wojciech Rysiewski. Witam serdecznie. Dzień dobry. No takiego uśmiechu to dawno nie było w twoim wykonaniu. Szkoda, że nie mogliśmy tego nagrać. Może ktoś nagrał. Mowa oczywiście o wypełnionym limicie przez Damiana Piwowarczyka, który, jak twierdzą, golił wszystko poza włosami, żeby zrobić limit. Czyli był jeszcze zapas. Był jeszcze zapas. No doszła jakaś taka informacja, że brakuje około 800 gramów. Dowiemy się, ile faktycznie brakowało w tym momencie. Nie no, Damian był chyba tuż przed 10 i faktycznie wtedy brakowało mu 800 gramów. A wtedy dopiero? Tak. No i okazało się, że włosy zostały na głowie, ale cała reszta zniknęła i limit zrobiony. No to higienicznie chyba. Pewnie tak. Co kto lubi, ale faktycznie trochę nerwów miałeś w związku z tym? No jak usłyszałem, że zrobił postać w ostatniej wannie nic mu nie zeszło, to trochę byłem zdenerwowany. No. To ja zapytam, co by się w takiej sytuacji wydarzyło? No ja wiem, że jest jakiś protokół normalny, tylko w tej formule turniejowej. Już nie mówię o kibicach, no bo wiadomo, że oni by swoje wylali, co by tam wylewali, ale co by się wtedy wydarzyło? Damian wygrywa z Kleberem, wygrywa finał, co się wtedy dzieje? No nic, wygrał turniej, nie wygrał pasa, tak by było. I jakbyście to, ja wiem, że już to jest już taka teoretyka zaawansowana, ale jak miałeś jakiś pomysł już w głowie, jak to rozwiązać później? Nie, no bez przesady. No liczyłem, że jednak się uda i no po co, że tak powiem, rozpatrywać scenariusze, które jak widać nie miały żadnego sensu. Także no było nerwowo, na końcu było wesoło na szczęście i oby tak to wszystko wyglądało. Dobrze, no tak naprawdę dużo wątków przy tej gali jest, no bo dużo nowych, wielu nowych zawodników, formuły, limity i sporo pytań. To ja może zacznę od początku. Ile trwało układanie tej karty w ogóle? Ile czasu to zajęło? Bo tego czasu raczej za wiele nie było. Nie wiem, to tak ciężko określić, no bo to nie jest praca, siadasz dwie godziny i ułożone, no tylko raczej jeszcze przepleciona układaniem kilku innych gal, więc... Może pierwsza walka, kiedy została zestawiona? Listopad, grudzień? No, w sensie mamy za nami. No domyślam, mam nadzieję, że... No to też jest jakiś płynny temat. No, prace gdzieś zaczęły się takie... Znaczy sam pomysł powstał pewnie i rok temu. No, gdzieś pamiętam. To mogło być, No może nie rok, no bo to pewnie było po narodowym, gdzieś wakacje jakby Mament zasugerował, że chciałby walkę bokserską. No potem okazało się, że Tomek podpisał się z Fame MMA, potem się okazało, że jednak jest coś możliwe, nie wiem w którym momencie. No ogłosiliśmy walkę tak tuż po gali grudniowej i tam w tym momencie no to było już dopięte, tak? I w sumie oczywiście też już wtedy miałem jakieś pomysły, zalążki, na przykład no, zawodnicy byli poinformowani z kategorii 9-3, że szykujcie się na końcówkę lutego, bo ten plan gdzieś tam miałem od początku, żeby zrobić ten turniej. Więc no tak myślę, że no gdzieś w połowie grudnia no już był taki konkretny zarys tej rozpiski. Mhm. Czyli połowa grudnia, konkretny zarys rozpiski, a to wyszło tak, że bo to mamy zrzucić ten swój filmik słynny, żebyś spróbował w boksie. Gdzieś ta lawina tych pomysłów ruszyła i wtedy powstał pomysł KSW Epic, XTB KSW Epic, czy już wcześniej wiedzieliście, że chcecie uhonorować to 20-lecie taką specjalną galą? Jakby co było pierwsze, czy pomysł na KSW Epic, czy na walkę Adamek Khalidow? Walkę Adamek Khalidow. Okay, to się po prostu dobrze złożyło, że przy okazji wypada to w datę. No bo to też jest tak, że jak pracowaliśmy nad tym pojedynkiem, to rozważaliśmy też inne terminy, no ale i dostępność hali, i zbieżność z 27 lutego, kiedy w 2004 odbyła się pierwsza gala KSW, no pomogły podjąć tą decyzję. Okej. Okay. No, co do biletów, do kibiców, no pay-per-view to poznamy po gali, ale wyszło w ten sposób tak, że udało się zrobić komplet na Torwarze, tam prawie komplet, no tak umowny komplet, czyli ponad 90%. Liberec sold out, Gorzów też tam już chyba jest sold out tak naprawdę, Paryż idzie świetnie. 50 biletów. Ale coś próbuję, chcemy otworzyć jakieś dodatkowe miejsca, ale jest ciężko. No, trochę za mała hala jednak w
tym Gorzowie. Parę siedzi świetnie i paradoksalnie ta najbardziej promowana gala, te bilety szły najwolniej. Bardzo w takim rozłożyły się w czasie, nie było takiego chyba skoku tej sprzedaży. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Czy już rozmawiamy o prawie pełnej hali? No tak, no jest 90% w tej chwili, także jakby przyspieszenie jest ogromne w tych ostatnich dniach, także no jeśli to nie będzie 100%, 100%, to myślę, że 95% będzie na pewno i wiadomo, no też termin taki, że ten główne uderzenie, ogłoszenie było w święta, a potem ferie w wielu województwach, tam w różnych terminach. Pewnie to nie pomagało. No, nie pamiętam, kiedy ostatnio robiliśmy jakąś bardzo taką dużą galę na kilkanaście tysięcy w lutym. Ale finalnie ta końcówka jest bardzo dobra i myślę, że na pewno jesteśmy zadowoleni. No. Jeżeli chodzi o pay-per-view, pytałem Martina dwukrotnie w odstępach czasu. Potwierdził w obu przypadkach, że 100 tysięcy to będzie porażka. Tak to nazwał. Jak ty oceniasz? Taki realny scenariusz, nie optymistyczny, bo optymistyczny, no to wiadomo, najlepiej 500 000 żeby było, ale realnie, jak oceniasz szansę sprzedaży pay-per-view na tę galę? Pewnie podobnie jak Martin, no. 100 tysięcy porażka, czy liczmy, że 150 to sukces, albo czy 150-200 tysięcy jest realny scenariusz? Myślę, że tak, no. Okej. Okay. Znaczy, no znam wyniki Mameda w przyszłości, także. I też wiem, no ile osób ogląda galę w Viaplay, no jakby tu nawet cena jest trochę niższa, wiadomo, to jest trochę co innego, jakby subskrypcja w serwisie, a pay-per-view, ale wydaje mi się, że no, widząc jakie jest zainteresowanie w tej chwili, w tym ostatnim tygodniu, biorąc pod uwagę, jak duże to są nazwiska, jak mocno zaangażował się Canal+, no nie wiem, sam fakt, że serial dokumentujący trochę przygotowania obu bohaterów do tej walki jest w tej chwili już numerem 2 w serwisie, który jest największym serwisem streamingowym w Polsce, więc no, spodziewamy się naprawdę, no, nic nie wskazuje na to, żeby Mamet miał zrobić gorszy wynik niż zwykle. Canal Plus jest największym serwisem w Polsce? W sensie ma największą liczbę abonentów w Polsce? Może trochę, pewnie Netflix ma więcej, ale jeżeli patrzymy na te serwisy takie horyzontalne, które mają sport, rozrywkę, to Netflix nie ma sportu. No, inaczej, może falnąłem faktycznie jakieś głupstwo, ale na pewno jest, no, jest abonentów jest bardzo dużo w Canal+. Okej. No pewnie więcej niż Viaplay. No tutaj to chyba tak, to 1 200 000 chyba około jest Viaplay. No i o to bym cię zapytał, jak powstała taka, no nie jest to przepychanka, nazwijmy, niech będzie przepychanka, no bo nie można nazwać tego żadną awanturą, jeżeli chodzi o tą oglądalność, bo Paweł Jóźwiak w wywiadzie po gali Fan zasugerował, że wcale tak nie ma dużo tych subskrybentów Viaplay z tego, co mu wiadomo i że oni wyniki oglądalności w Polsacie, w kanałach Polsatu, już ogólnie nie będę wymieniał stacji, bo to wiadomo o co chodzi, mają wyższe te wyniki oglądalności, one są w obu przypadkach inaczej liczone. To ja może ja zapytam nie czy są wyższe, tylko o jakich liczbach rozmawiamy w ogóle. To są dziesiątki, setki tysięcy, jeżeli chodzi o oglądalność gal KSW na platformie Viaplay. Znaczy, chyba nie jestem upoważniony, żeby mówić o tych wynikach. Znaczy, ogólnie cała ta dyskusja, no to jest tak porównywanie, nie wiem, marchewek do jabłek. No, my w serwisie streamingowym provider jest w stanie określić dokładną liczbę osób, tak jak na YouTubie. Ile osób oglądało, ile osób włączyło, na jak długo średnio oglądało, ile godzin łącznie. Cała statystyka jest zbierana co do jednego abonenta, tak? W przypadku pomiarów oglądalności telewizyjnej jest to bardzo archaiczny system. Wiele osób, chociażby ostatnio Krzysztof Stanowski, podważa w ogóle jego uczciwość i sugeruje, że te wyniki są zawyżone. Ja tego nie wiem, no ale no, mówi to do osoba, która powiedzmy w branży jest teraz na topie. Są zawyżane po to, żeby reklamodawcy jeszcze tak mocno nie odchodzili od telewizji. No ale no, wiadomo, że to ileś osób w Polsce ma po prostu to pudełeczko przyłączone do telewizora i to na podstawie tych kilku tysięcy pewnie tak, abonentów jest ekstrapolowana ogólna oglądalność. No ja pamiętam, jakie były oglądalności w Polsacie Sport Gal. Oczywiście Fan jest jeszcze w Super Polsacie. No ale no znowu, to jest tak jak porównywanie, no, być może
jest duża oglądalność Gal Fem, no tylko często to może być osoba, która zostawiła po prostu włączony telewizor i to się zliczyło, tak. To nie są też abonenci, którzy płacą za to, tylko no to jest raczej, a no przyłączam kanały, może jakaś gala zostawię, włączę. Także no, dyskusja o tym, kto ma lepsze oglądalności, jest bezcelowa, no bo chyba nikt nie podważa hierarchii u nas na rynku. I no, jakbyśmy mieli tak, wiesz, tutaj prężyć muskuły, no to przecież ja też mogę dodać oglądalność naszych gal z Nova Sports w Czechach i z RMC, szczególnie jak mamy Francuza na karcie. No i jestem przekonany, że we Francji na RMC robimy lepsze wyniki oglądalności niż Fan w Polsacie Sport. Tylko no, co to jest za porównanie? W ogóle nie ma to żadnego sensu. No, my w Viaplay możemy się porównać na przykład z nie, meczami Lewandowskiego w Bundeslidze, czy w Barcelonie, w Pucharze Europy, Legii, innych dużych wydarzeń, które Viaplay ma. No i to KSW jest tam, ma pewnie w top 5, 3 wyniki, no to nie wiem, no, czy Fan jest popularniejszy od Roberta Lewandowskiego? No chyba nie. No aktualnie to jestem też zaskoczony tym i w sumie to nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo tam jest jakiś duży problem z Facebookiem od paru gal. W sensie on nie istnieje, no może tak. Nie da się odnaleźć strony, nie odnaleziono strony. Taki jest komunikat, to jest duża strata moim zdaniem, bo tam było ponad 80 chyba tysięcy i fajne źródło promocji, a jest ono ucięte. No ale to już nie do ciebie pytanie, więc przechodzi... No my mamy milion obserwujących. No, to... Tak, bo teraz obserwujący się liczą bardziej niż to. Także no... To przynajmniej to jest jakby jabłko i jabłko, można do siebie porównać. No to mamy liczby po prostu rzeczywiste, które no jakby odpowiadają. Myślę, że social media są tutaj takim punktem odniesienia dość dobrym chyba tak naprawdę do tego, jak produkt jest popularny ogólnie. Myślę, że w dzisiejszych czasach szczególnie. I to nawiązując do tego, co mówił właśnie Krzysztof Stanowski w tym. Ja myślę, że ma w tym dużo racji, jeżeli 2-3 tysiące gospodarstw domowych decydują o tym, co ludzie tak naprawdę oglądają, no to dla mnie to nie jest prawda. No, to tak jak kiedyś była mowa o walce. No to tak jak jest teraz, nie wiem, to totalnie odbijamy od tematu, tak? Ale Fakt robi koszyk faktu, żeby porównać ceny jakichś tam produktów i tylko jakichś wybranych, tak? No ale żeby wygrać w tym konkursie któraś z tych sieci handlowych, obniżyła ceny tych konkretnych produktów, no które tak wchodzą. No więc to trochę jest tak, no gdzieś przypadkowa jakaś sytuacja albo na przykład nieodpowiednie zrobienie tej grupy, tak? Że gdzieś, nie wiem, przeszacowanie mężczyzn albo ludzi w wieku 18-24 może spowodować, że samym tym rozmieszczeniem tych dekoderów te wyniki się zmieniają. Także no, no, umówmy się, w świecie cyfrowym naprawdę pewnie można by było to liczyć dużo lepiej. No, ty jak robisz wywiad na YouTubie, wiesz dokładnie, nawet wszyscy widzą, nie tylko ja, no. Ile osób obejrzało dany wywiad. No i wydaje mi się, że tamten system jest po prostu archaiczny na dzisiejsze czasy. No zdecydowanie ten internetowy jest najuczciwszy, najbliższy pewnie prawdy. Dobrze, no to przechodząc w takim razie już bezpośrednio do KSW Epic, no to jesteśmy tak, pay-per-view poczekamy, jeżeli chodzi o bilety, to już jest końcówka. No i ta promocyjnie myślę, że do, no właśnie, jak ty to oceniasz, dojechaliście do punktu krytycznego, czy dało się jeszcze więcej wycisnąć z tej gali, bo naprawdę, no już Phil de Fries jeżdżący z winim po mieście, no to już tego to się naprawdę nie spodziewałem. To niebezpieczne, to przychodzi. I tam dostałem szacunki do Winiego, a to a propos do tych 300 kilo nawiązuje. To może było 300 kilo, bo Wini teraz wiem, że ma całą akcję zrzucania wagi. No chyba Wini musiałby 170 właśnie. A to nie, no faktycznie. Ale był bliżej na pewno tych 300 niż w połączeniu z Joshem. No niemniej jednak no dużo tej promocji było. Martin w TVP Sport też był, ty też na innych kanałach branżowych rozmawiałeś o tym. Zresztą ożywiona dyskusja, jeszcze nie widziałem tego wywiadu odnośnie tego, to Marian się do tego pamiętam, wiem, że odnosił a propos tego, że sportowcy w tym czasie, kiedy friki się zajmują mediami, to oni trenują po prostu. I dlatego pokazują w klatce to, co pokazują. Tutaj nawiązuję do swojej rozmowy z Hubertem, chociaż nie widziałem jej, więc nie wiem dokładnie, o co tam było, ale wiem, że dyskusja była odnośnie tego, tej medialności zawodników. On zarzucał, że są oni, że zawodnicy trenują, to tyle.
No więc Marian to myślę, że skomentował w świetny sposób i zaprosił Huberta do robienia dwóch treningów dziennie i sprawdzenia, ile będzie miał czasu na media jakikolwiek. Myślę, że naprawdę można znaleźć złoty środek i zrobić i dwa treningi i poświęcić trochę czasu na media. To na pewno, to na pewno da się to zrobić, szczególnie, że nie trenuje się 365 dni w roku i też są okresy roztrenowania, wtedy jest ten czas na to. No więc wracając do wątku, no było tego dużo. Jest serial, kanał sportowy się mocno zaangażował, konferencja, wideoblogi różnorakie, no te kamery biegają cały czas po hotelu, już nie wiadomo, które czyje, tak naprawdę wasza praca. No jest tego dużo, jest no, też wywiad wojewódzkiego i kędzierskiego. Było tego naprawdę sporo i czy dało się jeszcze więcej? Zrobiliście tak dużo, jak chcieliście? Czy jesteście zadowoleni z tej promocji? Wiadomo, no, jak zwykle w słupki pay-per-view pokażą, ale tak na razie na sucho, jak ty to oceniasz? Znaczy, ja jestem raczej z tych, których uważasz, że zawsze można zrobić więcej. Nie, rzadko się zdarza, że jestem jakoś super z siebie albo ogólnie z naszej wspólnej pracy zadowolony, ale generalnie myślę, że mogłaby mi się nawet wymsknąć jakaś pochwała w kierunku naszego teamu. Okej. Okay. Dobrze, to w takim razie przechodząc do karty walk, to Adam Brysz, Piotr Kacprzak. I teraz tak, który zostaje z KSW na dłużej, który nie zostaje? No Adam podpisał dłuższy kontrakt, Piotrek ma kontrakt z Babilonem, więc podpisaliśmy się na jedną walkę. Jakby szczerze mówiąc, no mamy też dobrą relację, Piotrek walczył już raz drugi raz, wtedy w Radomiu walczył. Także to nie jest tak, że nie chcemy go, czy... no ale no, tak naprawdę pewnie po tym pojedynku na pewno też usiądziemy z Arturem Gwoździem i porozmawiamy, czy w ogóle jest jakaś opcja, więc... ale tak, no jakby formalnie Piotrek jest na jedną walkę, Adam podpisał dłuższy kontrakt. Adam w jakiej kategorii będzie się bił, bo te 73 to zrobił w dresie? No, od początku jakby rozmawiamy już długo, tak naprawdę no też gdzieś myśleliśmy o jego walce nawet na tej gali grudniowej, wtedy się nie udało, no nie było już po prostu miejsca na fight cardzie. I od początku rozmowa była o 70, także w tej chwili, znaczy nie mam żadnych innych informacji, że Adam chciałby zejść do szyszy. Okej. Dobrze, i teraz tak, mamy tutaj Gi i Judogę, ważyli się panowie bez tego, walczą o formułę, no bo były takie pytania wczoraj na Media Day, w sumie nie wiem, no bo właśnie nie znam na tych zawodach BJJ ani, nie wiem jak tam się ważą zawodnicy, w czym, czy skąd były te pytania, więc tu mamy jasność, kategoria wagowa jest z MMA zaszczepiona, no bo formuła jest MMA, tylko w tych strojach nazwijmy to naturalnych. I pytanie, jak wyglądają kwestie wykorzystywania tych uniformów? Rozumiem, że można je wykorzystywać do duszeń, czy duszeń chyba, dźwigni chyba średnio. Znaczy jak ktoś wymyśli jakiś sposób. No. Można generalnie korzystać i ze swojego stroju, i ze stroju przeciwnika do duszeń, przetoczeń, rzutów. To są obostrzenia, tak? Nie można zakładać kimona na głowę i no nie wiem, gdzieś zawinąć i uderzać. Nie można dusić pasem. To mam dobre. Nie można łapać od wewnątrz, ani za nogawki, ani za rękawy. No takie standardowe zasady, też tak jak trochę w zawodach grapplingowych w gi. Ale to też nie jest tak, że to jest jakaś niesamowicie innowacyjna formuła, no bo to tradycyjne jiu-jitsu, które był taki okres i wiele też osób ze środowiska MMA się z tej starszej daty się z niego wywodzi. No to też jest taka walka MMA w kimonach, więc to jest trochę też nawiązanie do tego. Także no, podstawy takie dość oczywiste są. No, chodzi też o to, żeby ten strój był możliwy do wykorzystania w walce, no, ale w sposób rozsądny, tak? Okej. Okay. Sędziowie, jeżeli chodzi o punkty i środek, sędziowie MMA nic się nie zmienia? Tak jest. Okej. Okay. Tulszajew, Rusiński, no tu mamy catchweight, wiemy, że ta walka miała być walką Hoya z Michaliszynem, to chyba był pierwszy pomysł. No nie, pierwszy to był Borys Mańkowski, Brian Hoya. Ajajaj, no to teraz smuteczek faktycznie. Kurczę. Znaczy, ja nawet szczerze mówiąc Borysowi chyba nie zdążyłem zaproponować tego, bo no, moje pierwsze pytanie, jak tam ze zdrowiem, no ale to od razu Borys mi powiedział, że gdzieś realnie
przełom, znaczy no połowa roku, tak. Oj. Ale chyba to też się wydłuży, bo tam no długo by gadać, no. Okay. Kontuzje niestety trapią Borysa. Ajajaj, no to faktycznie szkoda, no Hoj Majkowski to by fajnie siadło. No ale no słuchajcie, no. Znaczy tu się przewinął tak, no Borys, Brian Hoj, Igor, Gustafsson i dopiero Konrad i Muslim, no to są zawodnicy numer 5 i 6 w tej walce, tak? Znaczy Konrad był wcześniej, bo Konrad skoczył za Hoja, tak? Okej. Okay. I czy Pride Rules od początku były? Znaczy nie, to nie są Pride Rules, tylko to są te, no, Jezu, No Hold Bar, jak to już? No Hold Bar. O to właśnie to. NHB. No tak, no od początku był pomysł, żeby tu zrobić najbardziej hardkorową walkę. No z takich, powiedzmy, żeby nie wprowadzać już ciosów w krocze albo łapania za włosy, tak? W porządku, dobrze. A, no to o Muslima Tulczajewa bym zapytał, bo on wczoraj w wywiadzie mówił, że te rozmowy już gdzieś wcześniej się toczyły, już rozmawialiście o współpracy. Tak, no i głównie Alan prowadził rozmowy z Igitem, z menadżerem, trenerem Muslima i no był na naszym radarze. Pewnie chcielibyśmy, żeby wygrał jakąś walkę, takie pewnie były ustalenia po tej ostatniej porażce, no ale no tu się nadarzyła okazja, on akurat gdzieś tam pocztą pantoflową doszła do niego informacja, bardzo szybko się zgłosił, był chętny, gotowy, no długo się nie zastanawialiśmy. Mhm. No Arbi w wywiadzie ze mną anonsuje, że twardy, mocny, idący do przodu, także zapowiada się walka ciekawa. Też pamiętam Konrada z jego walki, to akurat tu był tym poszkodowanym z walki z Łukaszem Siwcem. Tu też Łukasz Siwiec z takiej formule też by się pewnie nadał, była dziura w głowie i to jest jedyny chyba jakiś przypadek, nie wiem, w Polsce, na świecie lekarze za głowę się łapali, że kość, która cofnęła się na swoje miejsce w ogóle w czole i to jest w ogóle jakaś sytuacja też niesamowita. Tu wiemy, czyli aha, no Konrad Rosiński, druga walka w nie swojej kategorii, potem wraca, rozumiem, do 7, obaj do 7-7. No tak, no szkoda trochę, bo pewnie, no, zobaczymy jak to rankingowo podejdziemy, no ale to są zawodnicy, myślę, że zwycięzca powinien skoczyć do rankingu gdzieś tam na końcówkę stawki realnie, no ale no też przez te zawirowania niestety jest catchweight. No i to odpowiedziałeś w sumie na moje jedno z pytań. Rozumiem, że wszystkie walki liczą się w rankingu? Czy na którąś będziecie patrzyli, no nie, na Fila z Joshem? Znaczy, wiesz co, no, Fila, na Tapology teraz wpisywane są praktycznie wszystkie formuły. Mhm. Czy to jest gra, no jak jest gala One Championship, to są i walki Muay Thai, i walki grapplingowe i tak zostaną wpisane. No tam, znaczy, no myślę, że dość oczywistym jest, że walki w MMA liczą się do rekordu w MMA, walki nie w MMA nie liczą się do rekordu w MMA. Okej, okay. Dopytuję, no bo to też dla wszystkich nie może nie być jasne, no wiadomo, że mamy tutaj w zasadzie dwie walki, nie, no bo rozumiem, że walki Pride Rules to traktujemy jako MMA. No tak, tak. No czyli pierwsza walka to też jest walka w MMA, no przecież no tak. W Pride też były walki, gdzie Yoshida, Nakamura czy inni judocy walczyli w kimonach. Royce Gracie walczył z Sakurabą w kimonie i nikt nie, chyba nie chce usuwać tej walki z jego rekordu. No na pierwszej gali UFC to był, nie pamiętam, z nazwiska z jedną rękawicą, a z jedną gołą ręką chyba. Gerard Gordo. O, tak właśnie. Więc takie rzeczy też się działy. No czyli dwie walki nie są, no wiadomo, Królik, Siwak i Barnett. Gerard Gordo walczył chyba bez rękawic, bo to był kickbokser, a ten bokser, Art Jimerson, chyba walczył w jednej możliwe rękawicy bokserskiej. Tak, na pewno. Nazwiska nie pamiętam, ale tak, na pewno taka walka była. Dobrze, to w takim razie dowiemy. Przechodzimy do starcia numer 3, Gnitko Ersa. No to jakiejś olbrzymiej historii nie ma, walka rezerwowa. Nie musieli panowie robić limitu mistrzowskiego i na razie nie zapowiada się, żeby musieli za kogoś wskakiwać z powodu jakiegokolwiek. Wszyscy zrobili wagę, wszyscy gotowi, wszyscy są. Więc ewentualnie zwycięzca czeka na to, że któryś z półfinalistów nie będzie gotowy walczyć w finale. To nie do końca tak, no bo jakby w turnieju jest ta czwórka, także to jeżeli ktoś z czwórki nie będzie mógł, okay, jakby nawet przegrany nie będzie mógł walczyć, to wtedy, no bo oni zrobili ten limit mistrzowski, to może wtedy, ale to już będzie, znaczy nie chciałbym w ogóle rozmawiać o takich scenariuszach. To jest, ta walka była po to na karcie, jakby ktoś w trakcie przygotowań wypadł, to wtedy... Aha, bardziej po to, okay. Wtedy, no chciałem mieć od razu backup, bo to no, dość ważna sytuacja, żeby
żeby mieć w przygotowaniach zawodników też z czołówki. Myślę, że raczej to jest taka walka na przyszłość. No. Mhm. Dobrze. I czy w związku z tym, no, zwycięzca tej walki może jest szansa, że stanie się pretendentem do pasa? Myślę, że jest taka szansa. No też zobaczymy, co się wydarzy w turnieju. Okej, no tak, no to też istotne. Dobrze, przechodząc do par półfinałowych i do całego turnieju, to jakby no już wszyscy zrobili wagę, wiemy, kto się z kim bije. Jakich ty się parę spodziewałeś, jakiego losowania? Bo to no, wiadomo, że jakby no Arturowi Gwoździowi pewnie wielu kibicom to nie leży, ale to dlatego też, że chcieli najmocniejszych, teoretycznie najmocniejsze działa w finale. Czy tobie się te pary półfinałowe podobają, takie zestawienie? Nie, ani mi się podobają, ani nie podobają. No, fani zdecydowali. No, Damian i Kleber potrafili lepiej zmobilizować swoich ludzi i tyle. No, też oddaliśmy ten głos w ręce fanów. Byłoby teraz pewną niekonsekwencją obrażanie się na to, że fani tak zdecydowali. No, równe szanse. Zaczęli od zero głosów każdy. I to faktycznie czuć było, że tak jak w przypadku multimedalisty Leo Brichty, to też tu czuć było, że faktycznie ten napływ głosów z Brazylii był tak olbrzymi? Nie, nie. To w ogóle... To się naturalnie rozłożyło. Znaczy, były jakieś głosy, ale tak jak to sprawdzaliśmy, to nawet jakbyśmy je odjęli, wszystkie głosy z Brazylii, to nie zmieniłyby rozkładów. Ciekawe. No bo była taka jakaś taka poszło przeświadczenie, że nagle to Brazylijcy fani tak prężnie. Nie, no, pamiętajmy, że tam jednak trzeba było się zarejestrować, potwierdzić mailem. To no jakby bariera wejścia do tego głosowania była jednak trochę większa niż do tego, które było na stronie KSW. W przypadku tych głosowań fanów na nagrody za cały poprzedni rok. Okej. Okay. No dobrze, o turnieju chyba wiemy wszystko, znamy zasady. Aha, no tylko dopytam, czy ty byłeś w gronie tych osób, które w KSW były za taką właśnie formułą tego turnieju? Czy dwa razy po 5 minut, dwie rundy po 5 minut i pierwsza runda ważniejsza? Tak. A czy jaka była kontra? Jaki był inny pomysł, który był blisko? Szczerze mówiąc nie było, bo jak... Znaczy, no, to nie jest mój Alana pomysł z tą pierwszą rundą. Jak go usłyszałem, uznałem, że jest genialny, tak? Jest najlepszy możliwy, ponieważ uważam, że dogrywka byłaby, powodowałaby pewną niesprawiedliwość w tym turnieju, no bo jednak byłaby szansa, że jedna para walczy jednak zdecydowanie dłużej, co też powodu zwiększa możliwość kontuzji jakichś nieprzewidzianych sytuacji. A tutaj mamy... Jakby jeżeli walka zakończy się remisem, to zawodnicy będą mieli remis w rekordzie. Ta pierwsza runda decyduje tylko o tym, kto przechodzi dalej. I obaj zawodnicy od początku o tym wiedzą, że muszą lepiej wygrać tą pierwszą rundę niż ją przegrać, więc muszą ruszyć od początku 100%. Tak? Nie mogą liczyć, że no dobra, odpuszczę pierwszą. To są tylko dwie rundy, trzeba zacząć pełnym ogniem i zapewnić sobie najlepiej wygraną przed czasem w tej pierwszej rundzie. A jak nie, to chociaż wygraną... na punkty, no bo wtedy w tej drugiej rundzie to ten drugi musi już wie, że musi znokautować albo 10-8 pokonać swojego przeciwnika. Uważam, że to jest ciekawa dynamika. Oczywiście wyjdzie to jak w praniu i się okaże, ale no, moim zdaniem to jest dobry pomysł na tak ułożenie tego systemu. No bo te dwie inne opcje chyba to tylko, no, tylko dwie są, nie widzę jeszcze jakichś innych, czyli jedna runda 10-minutowa albo trzy rundy 3-minutowe. Tak jeszcze to. No ale to. Bo obie wykluczają remis. No, no i to wtedy też nie do końca jest prawidłnie, jeśli chodzi o zasady MMA. No nie wtedy wiem. Tak. No. No, trzy rundy trzyminutowe potem nie składają się w całości na 5 po 5. Podobnie ta jedna 10-minutowa, no to też zmienia dynamikę. I w ogóle, no tak jak zawodnicy, no to też trenują w tych, na sparingach trenują po sparingi po 5 minut. Myślę, że zdecydowanie, no jakby nie widzę żadnych argumentów, dla których to rozwiązanie, które jest, miałoby, czy jakieś inne byłoby lepsze. Okej. Okay. To w ogóle jest taka ciekawostka, wiadomo, że szansa mała, ale czysto teoretycznie z Erslan albo Gnitko mogą walczyć 6 rund na tej gali nawet. Gdyby, czysto teoretycznie. Czysto teoretycznie, tak. To byłaby ciekawa sprawa, ale nie życzymy żadnych kontuzji nikomu. Mateusz Szefel, Darko Stosicz. No tutaj, jeżeli chodzi o formułę, no to... A, to może inaczej. Czy to jest pierwotne zestawienie od tego? Powinienem zacząć. No nie, nie. Chcieliśmy Prasela, chcieliśmy Toda Duffy'ego też w tej formule takiej Pride.
wydawało nam się, że to się sprawdzi, no ale z różnych powodów. Jeśli chodzi o Prasela, to jeszcze cały czas kontuzja w przypadku Todda. To raczej już zakończyliśmy współpracę, ale cieszę się, że udało się, co nie jest proste, znaleźć naprawdę klasowego, ciężkiego gościa, który walczył o najwyższe laury w PFL, także jestem zadowolony, że finalnie to jest Szefel. I to Todd i... Boże... Todd miał być rywalem Darko Stosicza albo Prasel? Tak. Aha, czyli Darko jest do Darko byli zestawiani rywale. Tutaj gdzieś wczoraj padło pytanie na Media Dayu do Darko odnośnie tego, czy to prawda, że Artur Szpilka był przymierzany do Darko Stosicza. No to Darko zdementował, ale powiedział, że pomysł jest dobry. I on na zasadach chyba Kaidę w małych rękawicach, chyba taki był pomysł. O matko, naprawdę. Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. No nie. Bałbym się o zdrowie Artura, no. No, ja myślę, że w Kainę w małych rękawicach Stosic, Szpilka całkiem ciekawe. Dla mnie się wydaje, że nawet niezły pomysł, ale no zobaczymy. No, zobaczymy, jak Artur do tego podejdzie. Przed nim raczej inne wyzwanie, o którym się dowiemy w sobotę. Mateusz Szefel. A, no tak z nim wyglądały negocjacje odnośnie też jego kontraktu z PFL, no bo on zdaje się, czy on zakończył kontrakt po walce? Zakończył. Okej, okay, dobra. Tak, był wolnym zawodnikiem. Gdzieś w dobrym momencie został nam zaproponowany przez menadżera. Chciał walczyć. Bardzo szybko tutaj się dogadaliśmy. W porządku. I tu mamy zasady Pride, czyli bez łokci. I jeszcze coś chciałem zapytać, czy wszystko przy tej walce już wiem. Aha, PFL i Bellator to połączenie. W poniedziałek rozmawiałem z Martinem i powiedział, że jakby ze strony zawodników Bellatora jest zainteresowanie KSW. Tak to bym ujął, nie pamiętam dokładnej wypowiedzi. To może zapytam w ten sposób, czy będziecie polować na zawodników Bellatora, tych, którzy się nie zmieszczą do, nie wiem, nowej firmy. Myślę, że generalnie pewnie tak, no tylko to też nie jest tak, że ci ciekawi nagle zostali zwolnieni. No wszyscy mocni i mocni medialnie interesujący zostają w tej nowej firmie. Także pojawia się sporo tego szczególnie z tych europejskich gal, gdzie umówmy się, poziom nie był. No byli to solidni lokalni zawodnicy, ale nie jakieś mega gwiazdy. No to tych zawodników faktycznie jest teraz sporo na rynku, ale jakichś super wolnych strzelców, przynajmniej do mnie, nikt taki ciekawy nie dotarł. Okej. Okay. No dobrze, to przechodzimy do walki Królik-Siwak. I czy ta walka z kolei tak miała właśnie wyglądać? Zresztą ona dość szybko była zestawiona, ale no pierwotnie pomysł był, rozmawialiśmy z menadżerem Jana Lodzika nad rewanżem w jeszcze trochę bardziej szalonej formule, czyli... No ja Lodzik nie bije jutro też? Chyba tak. Tak. Albo dziś nawet. Chyba dzisiaj. Dzisiaj. Bo mój pomysł był pierwsza runda boks, druga no jakaś tam forma K1, a trzecia MMA. Żeby panowie sobie wyjaśnili tam po tej pierwszej walce w ten sposób swoje zaszłości. No ale no problemem była ta walka, też wymagania finansowe trochę za wysokie, ale i tak jestem zadowolony, bo wydaje się, że generalnie udało się znaleźć kogoś, kto na pewno sportowo nie jest słabszy od Janka Lodzika, a medialnie pomaga nam na rynku, który też jest dla nas ważny. No właśnie, bo umiejscowienie na kardzie bardzo wysokie. No tak naprawdę za mistrzem kategorii ciężkiej, za przyszłym mistrzem kategorii półciężkiej i za mistrzem dwóch kategorii w boksie i legendą KSW. Także naprawdę duże oczekiwania też i to faktycznie czuć to zainteresowanie ze strony no nie polskiej, tylko właśnie tej czeskiej. No tak, no Siwak jest tam super gwiazdą generalnie i nawet, no nie, można zobaczyć, jakie ma oglądalności na YouTubie swoich walk. Ale myślę, że też duże jest zainteresowanie Michałem Królikiem, który miał co-main event na Genesis, no, miał main eventy w Babilonie. Myślę, że jeżeli chodzi o te sporty uderzane, no to jest jeden z w tej chwili z najbardziej popularnych kickboxerów w Polsce, już szczególnie jeśli zapomnimy o tych najwyższych kategoriach wagowych. Także walka jest wysoko, bo to będzie świetny pojedynek. No tutaj nasza ekipa była pod wrażeniem najpierw, jak Michał Królik przyszedł, zrobił walkę z cieniem na green screenie. I za chwilę przyszedł Siwak i wszystkim opadły szczęki. Także
No spodziewam się tutaj wszystkiego, co najlepsze, jeżeli chodzi o sporty uderzane. No już też o to wczoraj pytałem Michała, czy on już wlicza sobie bonus do wypłaty, bo za walkę wieczoru, bo myślę, że tu będzie bardzo ciężko to przebić z racji tego, że mogą być dobre walki, ale czy będą trwały dłużej niż rundę, to ciężko powiedzieć, a tutaj mamy chyba gwarancję dłuższego dystansu, jak niepełnego, na pełnej, na szybkości. I ja się spodziewam tutaj naprawdę fajerwerek. To umieść sobie, ja byłem w ogóle gdzieś w głowie, widziałem tą walkę na początku karty, nie wiem dlaczego, ale bardzo się cieszę, że jest tak właśnie wysoko. I pytanie brzmi, czy w ogóle któryś z tych panów będzie, jest szansa, żeby go przeszczepić w KSW do MMA? Zobaczymy. No, na razie wiem, że Michał trochę pewnie jakieś tam miał podchody. Pod Siwaka to wszyscy robią podchody, no przecież nie tylko my sobie zdajemy sprawę, że jest super popularny. Ale też się nie napalamy. No, na razie to jest gala epic. Panowie walczą w formule, której są ekspertami. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Josh Barnett, Phil DeFries. No i tutaj wszystkie pytania krążą wyłącznie wokół tego, czy jest szansa Josha Barnetta w MMA w KSW? No znowu, myślę, że jak pokaże się tutaj świetnie, to na pewno spróbujemy jeszcze. No tak, zawalczył na gołe pięści, zawalczy w grapplingu, jak wszystko dobrze pójdzie. No ja myślę, że jest kilka monumentalnych wydarzeń, gdzie mógłby, no bo on pasuje do każdego wydarzenia. Jest świetnym ambasadorem tego sportu, jest chodzącą legendą, zjadł zęby na MMA, jest świetnym gościem do rozmowy. Nawet jest jakoś też skoligacony z Polską przez swoją przyjaźń z Nergalem i z Behemotem, także ja bym chciał. No. Więc to może jeszcze od tego też powinienem może wyjść też w tym wypadku, czy tak ta walka miała od początku wyglądać? Tak. Okej, okay. A skąd pomysł na akurat taką formułę? No Josh dość mocno nam lobbował, że po tym jak pokonał Różala, czyli mistrza KSW w stójce, w jego płaszczyźnie, że chce teraz pokonać kolejnego naszego mistrza w jego płaszczyźnie. Phil się zgodził od razu i stąd ten pojedynek. No właśnie, czyli tak ambitnie jak Mamet. Dobrze, to w takim razie zapytał, bo... to może powinienem się trochę jeszcze cofnąć do walki jednak Siwa Królik o sędziów. O to nie dopytałem, kto to będzie sędziował w środku na punktach. W środku Maciej Bajtel, sędzia kickboxingu. Nie pamiętam dokładnie składu sędziów punktowych, no ale to też są sędziowie, którzy sędziowali sporty stójkowe. No. Jak ominęliście Polski Związek Kickboxingu? Czy nie ominęliście? Znaczy, z tego co wiem, to akurat Polski Związek Kickboxingu nie jest jakoś umocowany prawnie jako ten jedyny prawilny, także nie musieliśmy nic omijać. Czy Związek Muay Thai Polski? Nie wiem. Nie musieliśmy nic omijać. No to też wiesz... To nie jest też czyste Muay Thai. No, zawodnicy walczą w małych rękawicach i w klatce, także to też coś innego. No pytam dlatego, bo czasami sędziowie zdarzały się takie rzeczy, że jakby związek ich jakby no, potrafi robić problemy sędziom, którzy się jakby wyłamują. Znaczy, żeby było jasne, ja też jakoś bardzo nie byłem zaangażowany, musicie pytać Tomka Brundera, jeżeli chodzi o te składy sędziowskie. Wiadomo, doradzałem, coś tam podpowiadałem, ale no... Ja mam 13 gal w tym roku do ułożenia i głównie tym się zajmuję. Okej, czyli w każdym razie nie sędziowie MMA będą się zajmować tym pojedynkiem? Znaczy, być może to są sędziowie, co sędziują i MMA, i kickboxing. Naprawdę nie pamiętam, nie chcę tutaj wprowadzić nikogo w błąd. Josh Phil, tu kto będzie się zajmował sędziowaniem? Będzie sędzia ADCC w środku, a punktowych nie ma. Okej. Okay. No właśnie, bo to jest submission only, czyli bez punktów w ogóle. Tak jest. Czyli ale to co będzie, jak 10 minut minie się nie będzie chodzi? Remis. Aha, będzie remis wtedy. Kurczę, no dobrze. To lecimy do co-main eventu w takim razie, którego składu nie znamy, ale wiemy wszystko. 3 rundy po 5 minut. Tutaj nie ma co przedłużać. I main event Tomasz Adamek, Mamet Khalidow. No i tutaj muszę dopytać o te... negocjacje, twoje negocjacje wyłącznie, albo kto negocjował warunki tej walki z, no domniemam, Mateuszem Borkiem? Czy nie z Mateuszem Borkiem? Martin Lewandowski. Okej, okay. Czy to jakby to już, no mogłem pewnie o to dopytać w poniedziałek, a to dopytam teraz ciebie, no bo tak Mamet wnosi 90 kg, Tomek robi 98, nikt go nie wnosi tutaj jak Daniela Torresa i tak zastanawiam się, jak do tego doszło, że jest ten limit, ktoś musiał tu mocno negocjować. Nie mam pojęcia. Myślę, że znaczy,
to, że mamy dwa, że tak mało, to jest też jego taktyka. No, jestem przekonany, czy nie pamiętam, ale wydaje mi się, że w walce z Pudzianem walczył jednak zdecydowanie, czy ważył zdecydowanie więcej. Mhm. Ale no, nie znam tu nawet, nic nie wiem na ten temat. Jakby dla mnie to była tylko informacja, którą dostałem. Tyle rund, taka waga, pojedynek dograny. No i tutaj to samo pytanie odnośnie sędziów. Kto w środku, kto na punktach? Musicie rozmawiać z Tomkiem. Okej. Okay. Ale rozumiem, że nie sędziowie MMA, tylko o to mi chodzi, żeby... No być może, no, znaczy jest afera o to, że to są sędziowie MMA, więc zakładam, że tak, jest tam jakiś sędzia MMA. Jak afera już? No Mati już rozkręca aferę chyba od środy o to, tak? Prywatnie naprawdę z dużym szacunkiem, ale no, jestem bardzo zdziwiony, że nie zadbał o to w umowie, no. Jeśli ma teraz pretensje, no bo to w sensie... To byłaby pierwsza rzecz, o którą bym walczył, jakbym był menadżerem pięściarza w takim pojedynku. Okej, czyli jest afera. No dobra, no to zobaczymy, kto faktycznie tam usiądzie. Inna sprawa, że no, jedną rzecz tu wiem na pewno, że chcieliśmy, żeby walkę sędziował dość znany, nie tylko dlatego, że jest sędzią, ale też jest bratem dość znanego sportowca, sędzia bokserski. No i nie dostał zgody. No to też nie jest tak, że... tutaj jest jakiś spisek, czy ten, znaczy jeśli jest, to po stronie tej Unii Boksu, no ale no trochę też się nie dziwię, no. Mają tam jakieś swoje tam zasady i dlaczego mieliby pomagać nam, no. Mhm. Pewnie tam też pan o inicjałach takich jak Arek Wrzosek tam też swoje szepną, no. No pewnie tak, mogło tak być. No dobrze, no pojedynek nie jest sankcjonowany, ale to was nie obchodzi, bo to nie odchodzi w tej walce. Wiadomo, i Tomka, i Mameda to nie interesuje. To tutaj wszystko wiemy, chyba rękawice wiemy, dystans wiemy, sędziowie, no to mniej więcej wiemy, ale jak już wiemy, że mogą punktować sędziowie z MMA, no to też poczekamy. Może uda się jeszcze kogoś o to przed galą dopytać. To z takich rzeczy, to w takim razie dopytam może takie rzeczy już naokoło. Czy to jest tajemnica, ale raczej nie. Jeżeli chodzi o komentowanie, będą jakieś rotacje na mikrofonie w związku z zmianami formuł? Taki jest plan, tak. To jak duże? Czy to tak dosłownie w każdej zmianie, czyli Muay Thai, Submission i Box? Aż tak duże zmiany, czy tylko Main Event? Nie, no chcemy, będą to głównie nasi zawodnicy, a właściwie wyłącznie, ale no wiadomo, że no i mamy bardzo utytułowanych kickbokserów i mamy utytułowanych pięściarzy i mamy świetnych grapplerów, także tak to zostanie rozdysponowane. A czy poza tymi nagrywkami social mediowymi udział takich postaci jak Przemek Saleta, pan Janusz Pindera, nie wiem, Edward Durda, Iwona Guzowska, no po prostu nasi utytułowani dziennikarze i pięściarze i pięściarki i kickbokserki, czy to będzie jakiś sposób zaangażowanie do studia, w jakikolwiek gdzieś będą na gali funkcjonować w jakiejś roli? Nie wydaje mi się. Znaczy na pewno są gośćmi, sporo też tych naszych gwiazd ze świata pięściarstwa i MMA brało udział w nagrywaniu tego dokumentu, tak wypowiadało się, ale studio raczej standardowo poleci naszymi ludźmi, naszymi zawodnikami. Znaczy w związku z tym, że gala Epic możemy się spodziewać na gali wśród gości, no bo to no tak mi się wydaje, że to jedna z osób, która powinna jako pierwsza zostać zaproszona, Paweł Nastula? Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie, to temat zapraszania gości i kto siedzi w sektorze VIP, to też nie jest moja mocna strona. Paweł był w Warszawie, no. Sam nie wiem w sumie. Nie wiem. Okej. Okay. To w takim razie czego się dowiemy, kończąc powoli na tej gali, jeżeli chodzi o przyszłość kolejnych i kolejne wydarzenia KSW? No, dowiemy się. No. Chyba już Mati zdradził, że będziemy ogłaszać walkę Artura też. Okej. Okay. Rywal Saladina? Nie, to nie. Skupimy się na wydarzeniu tym, które jest po gali francuskiej. Ogłoszenia francuskie myślę, że już w tygodniu. Też nie chcemy kumulować za dużo. Mm-hmm. Za dużo w jednym wydarzeniu. Dobrze. Czyli datę majową znamy, 11 maja, tak? Tak jest. A miejsce poznamy? Czy halę, czy tam cokolwiek? Miejsce, miasto. Tak, no ruszy sprzedaż biletów, także. Okej. Okay. I czerwiec datę znamy?
Znamy. Ale czy tylko, już jest ogłoszona publicznie, ja nawet nie wiem. Tak, tak. W Libercu i chyba już w styczniu też była na grafikach. I to 7 czy 8 czerwca? 7. 7 czerwca, czyli piątek będzie? Piątek. Piątek będzie. O, piątek. Dobra, już dalej zostawiam te was, poczekam. Poczekaj, ja jednak trochę poczekam. Ale jeszcze. Nie, w sobotę nie ma fenu. Nie ma fenu? Nie. Aj, myślałem, że się coś ruszyło, tak powiem. To jest inne wydarzenie, które odmieni historię polskich sportów barki. 8 czerwca? Tak. No dobra, to czekam, bo nie wiem, ale jak tak mówisz, to pewnie tak jest. I to nie jest też weekend, co Oktagon robi tą dużą galę w Pradze, jakąś taką na stadionie? Nie wiem, czy jakąś końcówkę czerwca nie robi Oktagon. Nie pamiętam. Okej. Okay. Dobrze, no to co, 16:30 strefa fana w forum, forum areny, chciałem powiedzieć, forum, galerii forum w Gliwicach. Tak, w Libercu byliśmy w galerii forum w Gliwicach, jesteśmy w galerii A no forum. Właśnie, faktycznie. W Gorzowie nie ma galerii forum. Nie ma galerii forum. 16:30 Q&A i Q&A z, właśnie z legendą Joshem Barnettem. Q&A jest chyba 18:30. 18:30 Q&A, 16:30 strefa fana. Tak jest. I 19:00 ważenie. I po ważeniu jeszcze meet and greet, czyli fotki, to wszystko, co jest dla was oczywiście bardzo ważne, także zapraszamy serdecznie wszystkich ze okolic, ze Śląska, z okolic Śląska, a jak chcecie ze Szczecina może przyjechać. No właśnie, bo goście ze Szczecina dojadą na Q&A, bo dziś powiedziałem twarzę Michała Materli, czyli Macieja Jewtuszko na plakatach. Mam nadzieję, że dojadą. No, mieli zrobić trening i wyjechać ze Szczecina i dojechać. Okej, okay, w takim razie czekamy. Teraz drogi dobre, oby tylko nie było jakichś protestów. No, dokładnie tak. Dobrze, to chyba wszystko w takim razie wiemy. Ja chyba wszystko wiem, także czekamy jeszcze raz. XTB, KSW, lepiej na dole w opisie tego i po wczorajszych 17 wywiadów i jeszcze wcześniejszych macie link, nasz reflink do wykupienia, legalny w 100%, obiecuję. Więc wykupujcie gromko, oglądajcie, cieszcie się KSW Epic i nie zapominajcie, że dwie pierwsze walki będą za darmo na YouTubie KSW i jakimś jeszcze innym? Oj, tego będzie dużo, bo będzie, będą na YouTubie Super Express, czy Koloseum Super Expressu w kanale sportowym, chyba też na YouTubie Fortuny i mam nadzieję, że o czymś nie zapomniałem. Także na YouTubie będzie... A Kanał Plus też? A, przepraszam, Kanał Plus Online na YouTubie, znaczy przepraszam, ten kanał sportowy, czyli Kanału Plus, Boże. Czyli Kanału Plus Sport pewnie tak się nazywa. No inaczej, każdy kto wpisze znajdzie sobie. Wydaje mi się, że w ogóle te dwie walki powinny być całkiem dobre jak na otwartą transmisję. Czyli będzie studio, dwie walki, otwarcie, czyli no, takie najlepsze momenty, żeby jeszcze zachęcić ludzi do oglądania całego eventu. I do tego również skłaniamy i my, także bawcie się dobrze, a my dzisiaj na tyle co mieliśmy wydobyć informacje odnośnie XTB KSW Epic, to wydobyliśmy. Więcej dzisiaj być może jeszcze dowiemy się po ceremonii ważenia, no jutro gala, także serdecznie zapraszamy i od razu zapraszam w sobotę około godziny 12 live na naszym kanale z najbardziej zasmuconym z powodu losowania człowiekiem, czyli Arturem Gwoździem, który powie nam, kto wygra turniej. Zobaczymy, czy będzie miał rację. Nie powie. Także zapraszamy live około godziny 12. Sprawdzać nasze media społecznościowe. Oczywiście wchodźcie na stronę indekage.pl. Tyle mnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze pamiętajcie, że dzisiaj drugi odcinek serialu. O. A pierwszy, jak ktoś nie oglądał, jest już na YouTubie. Jest bardzo dobry. Polecam. Polecamy również i my. Dziękuję bardzo. Dziękuję.